To, co mi się najbardziej nie spodobało, to to, że jesteśmy tu w grupie, a ty przełożyłeś masaż nieznajomej dziewczyny nad kumpla. O. Dla mnie w moich oczach wyszłeś na mojego napalonego pieska, który rzuci się na każdą łanię gdzieś przechodzącą bokiem, odpychając kolegów. Moja łania. Jak wychodzimy poznawać kobiety, to często wychodzimy z kumplem. I jest taka zasada, że kumpel, czyli tak zwany wing, jest zawsze ważniejszy od kobiety, którą znasz minutę. Tak, ja tak samo uważam. Ale nie tutaj. Ale nie tutaj właśnie. Widzisz? I tak jest często. Tomek, dlaczego często miałeś takie sytuacje? No niektórzy lubią udawać takich dominujących, a ja nie chodzę w te relacje, w te pseudo gierki samców alfa, idę odpuszczam, co się będę przejmować. Z kimś burakiem polemizować, tak? Który nawet nie słucha. Ktoś ma inne zdanie, tylko gra pajaca takiego. Kogo masz na myśli? No, Michał często gra, tak? Za bardzo się stawia i tutaj ciągle jest jakaś gierka i takie udawanie, że mam tego k***a dość. Najwyraźniej Tomkowi puściły wreszcie od dawna tłumione emocje. A zwykle bardzo wygadanego Michała po prostu zatkało. Chodź! No już mam ciebie naprawdę dość, k***a, nie mogę tego słuchać. Ciągle tylko coś robisz i nie dasz innym nawet nic powiedzieć, tak? Ciągle tylko udajesz kogoś. Nie możesz być po prostu sobą. Jak ci nie wychodzi, to się schowa i tyle, tak? Nie zawsze wychodzi, tylko zawsze musisz być pierwszy i robić z siebie show. Prawdziwym przywódcą był Jarek, nie ty. A on nie musiał niczego udowadniać. Ja sobie nie dam pomiatać. Koniec tematu. Michał nadal nie potrafi wykrztusić z siebie słowa. No ale to, co usłyszał na swój temat, z pewnością do najprzyjemniejszych nie należało. Poczułem straszną złość. Jeszcze jak do mnie wyskoczył, że no chodź, to myślałem, że stanę i mu... No i tam mu... No przy***u.